w przypadku Brzednika, znaczy my, MC Koksy i Brzoza, no gramy z Polaczkiem, jak mnie słyszysz, to siema, a jak nie, no to trudno. Aha, dobra, to zagramy w czerwonych. Niech będzie. I co ty tu masz? Skład 10101. Oho, takie buty. Ładnie, BPL. Też mam BPL, troszeczkę. Widzę, że też ma jednego z ligi chyba tureckiej, Wesley Sneijder. Trochę Bundesligi, ligi hiszpańskiej, no mieszanka widzę. I liga włoska, no nawet taka hybrydka bym powiedział. Zobaczymy, jak sprawdzi się przeciwko moim murzynom. Nam, chociaż... Strzelaj! No kurde, za lekko! Powiedziałem. Dobra, teraz musi się to stać. A, strzelamy. Na ci lauci, kojołnyga! I który to? Chyba oba Femi. Nie wiem jak. Mamy minutę 10. Musiałem się rozgrzać po prostu. No, to chyba będzie jednak Musa. No, to był jednak Musa. I znowu strzela brameczkę. Jak z nim na spokojnie. Chociaż też nie chciałbym go lekceważyć. Ładnie, bramkarz wyszedł i to obronił bez problemu. Tuta. Aha. O kurde. Teraz może być remis. Możliwe. Czyli teraz trzeba uważać, bo koleś może się odpalić. A ja już znam FIFA na tyle dobrze, że jeżeli ja strzelę jedną, dwie bramki, to koleś się może odpalić automatycznie i jeszcze może mnie pokonać. W ten czy inny sposób, ale warto. Warto to zrobić. Dobra, pięknie. Ładnie. I wiem, robię nam i tą samą cieszynkę, bo po prostu kupowałem z EAS Football Club z katalogu i jako jedna z tych cieszynek na razie mi się najbardziej podoba. Jak coś się znajdzie lepszego, to ewentualnie to mogę zmienić, ale póki co cieszynka Ronaldo najlepsza. Dobra. Łoch, ale teraz się napecił. Mogłem jeszcze rainbow zrobić. Może by to lepiej wyszło. Ale po prostu już tu nie chciałem kombinować bardziej. Dobra. Ale ładnie. Nie no. I Ahmed Musa zdobywa hat-tricka. Zajebiście. Jak go jeszcze wykiwałem tego bramkarza. Pięknie, no. Powtórkę mu zostawię, bo bramka ładna. A szybkość. That speed. Tyle powiem. No i koleś to chyba już nie wie, co ze mną robić. Podanie. Jep. No kurczę. Jep. O kurde, jak to się w ogóle stało? Ile akcji się tu dzieje? Dobra, Martins. Boże nie, Martins. Twoja gra dzisiaj jest słaba. Nie wyszło źle. Zmian tu chyba jeszcze nie będę robił, chyba że wkurzy mnie Martins, to go faktycznie zmienię za Remiego. Pięknie, piłka dociera. Tylko nie wiem, czy dobiegnę. Dobiegł. Pięknie. A, dobra próba, nigdy nie jest zła i fajnie, żeś wyjebał swojego zawodnika, tą piłkę. Jedziesz, no Musa. Weź ty daj mocnego kopa. No, i teraz chyba oba Femi Martins. Tak, teraz będzie oba Femi Martins, świetnie. Czyli nie muszę go już wywalać, strzelił bramkę. No tu już nie było innego wyjścia. Tu już prawie byłby rzut karny, ale... Szybko strzela bramka, dała nam wynik 4-1, oba Femi Martins, pierwsza bramka w tym spotkaniu, ale zawsze lepsze takie niż żadne. No dobra, tu już nie wiem, co się odbywa. Tak, by the way, to będzie rzut rożny dla przeciwnika, ale to w duchu obrony, żeśmy to zrobili. Pięknie. No biegnij, 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 dobrze, już go jedziemy.
No, pięknie. 5 do 1. Nie no, pewnie was zanudzam takim meczem, gdzie gram najszybszym składem, ale to jest skład marzeń. Tak, jak dla mnie to jest skład marzeń. Nie potrzeba mi jakiegoś Ronaldo, Messiego. Chyba, że go trafi w paczce, to chętnie bym nim pograł lub sprzedał za końcy. Dobrze, 5 do 1. To jest chyba już ostateczny wynik, bo nie widzę tutaj szans dla tego oto mojego rodaka. No i drugi rage quit z rzędu. Musa, znowu ocena 9,6. No tutaj Martins już nieco słabiej zagrał, ale strzelił dwie bramki, o dziwo. No Bernard 6,9, ale zawsze coś. Już kolejny rage quit i mamy awans. Zatem dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, który podzielę na dwa odcinki, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!